kolejnym filmiku. Dzisiaj pierwszy prezentownik na kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jakie fajne prezenty można kupić bliskim Wam osobom na święta. Także mam nadzieję, że skorzystacie z tych porad. Tutaj mam naprawdę fantastyczne perełki, zwłaszcza do makijażu, takie nowości. Ja w ogóle nigdy nie widziałam, słuchajcie, tych palet. Także to jest super pomysł na prezent, ponieważ odkryjemy coś nowego. Pokażę Wam naprawdę świetne rozwiązania pod względem ekonomicznym, czyli to, co się najbardziej opłaca Wam kupić na prezenty świąteczne. Myślę, że każda osoba będzie zadowolona z tych propozycji i przy okazji, jak zobaczy to pod choinką, to będzie takie wow, także mam nadzieję, że skorzystacie z moich porad. Dzisiaj, słuchajcie, dużo pielęgnacji, dużo kolorówki, tak jak lubicie i oczywiście będzie zdjęcie szybko i na temat. Oczywiście pewnie się pojawią pytania odnośnie tego naszyjnika, słuchajcie, bardzo na niego czekałam, ponieważ mam wrażenie, że sobie troszeczkę go wymarzyłam. Także jest, słuchajcie, z Blink Shop, z tego co kojarzę, więc mam nadzieję, że uda mi się podlinkować go Wam na dole. Jeszcze jest dostępny i ja, słuchajcie, zaszalałam na Black Friday, Cyber Monday, Black Week, na wszystkim, słuchajcie, co się dało. I pokupowałam kilka fajnych rzeczy, pewnie we vlogach będę Wam to na bieżąco pokazywać, także mam nadzieję, że jesteście na bieżąco z vlogmasami. I co, startujemy. Dzisiaj będę miała też dla Was kod rabatowy. Także na hasło, które Wam się wyświetli na dole, macie rabat na zakupy na stronie e-kobiecy. Także mam nadzieję, że zaszalejecie i przy okazji jeszcze przed świętami osoby, które nie mają prezentów albo chcą sobie uzupełnić coś z kolorówki, z pielęgnacji ode mnie dla siebie. Mam nadzieję, że dzisiaj skorzystają, także no, tym razem już zaczynamy na pewno. Mam nadzieję, że u Was obowiązkowa jakaś dobra, ciepła herbata w świątecznym oczywiście kubku. Także propozycje dekoracji świątecznych też już śmigają na kanale. Mam nadzieję, że miło spędziłyście wczoraj ze mną czas. A dzisiaj, słuchajcie, propozycja prezentowników i zaczniemy może od polskiej marki, od polskiej w zasadzie marek, ponieważ mam kilka propozycji zestawów. I muszę Wam powiedzieć, że zestawy mają dwa plusy. Są oczywiście tańsze, ponieważ w takim zestawie wychodzą te kosmetyki zdecydowanie taniej, także możecie albo komuś to kupić faktycznie na prezent, albo na przykład z tego zestawu wziąć na przykład jeden kosmetyk dla siebie, drugi dla koleżanki, trzeci na przykład dla mamy, także po prostu stworzyć swój własny zestaw kilku marek naraz. I ja Wam pokażę takie fajne propozycje, zaczynając oczywiście od naturalnej, fajnej polskiej marki, marka Yop, która naprawdę ostatnio szaleje z nowościami i takimi prezentownikami, są super zestawy, także pierwszy z nich to jest zimowa bombonierka. Ja już to, słuchajcie, widziałam ostatnio na którymś z kanałów. Koleżanka zachwalała, słuchajcie, zapach. Ja stwierdziłam, że okej, to jest super, żeby przetestować kolejny zapach, także tutaj mamy naturalny mydło w płynie i naturalny krem, balsam do rąk, także balsam, słuchajcie, ja już wiem, do kogo pójdzie. Powiem Wam szczerze, do mojego dziadka. Mój dziadek uwielbia takie balsamy, w ogóle lubi takie słodkie zapachy, jest w ogóle ogromnym łasuchem. A babcia co jakiś czas mu kupuje i uzupełnia zapasy balsamu. Bardzo się cieszę też, jak dostaje czasami jakieś właśnie nowości ode mnie. Ona później zachwala na przykład markę Nakomi, mówi, że się świetnie sprawdzają kremy. Markę Yop też lubi i dobrze zna, także myślę, że się podzielimy tym właśnie prezentownikiem. A jeżeli, słuchajcie, mnie znajdzie, to może je po prostu położę pod choinkę. To też myślę, że jest fajny patent. To są takie fajne dodatki. I marka Yop ma to do siebie, że to są kosmetyki wydajne, no i przede wszystkim moim zdaniem to jest absolutny hit, jeżeli chodzi o jakość, składniki, no i przede wszystkim ceny, bo wychodzą naprawdę nieźle za taką wydajność i na czas, jaki Wam starczają, to muszę Wam powiedzieć, że przeliczając to na cenę wychodzi naprawdę super, także mega Wam polecam zestaw od Yop, myślę, że będzie bardzo fajnym prezentem, no i przede wszystkim osoby, które cenią sobie naturalne składy, zdecydowanie będą zadowolone. I wracając też do tematu naturalnych składów, marka Anwen jest jedną z moich ulubienic, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów. Bardzo często w ogóle dostaję pytania odnośnie pielęgnacji. U mnie oczywiście ona się na bieżąco zmienia w zależności od potrzeb włosów, od tego, jaki ja mam, słuchajcie, kaprys, używanie produktów, ale do marki Anwen regularnie wracam i to pewnie zauważyłeś na kanale, że cały czas się pojawia szampon peelingujący, także to też jest rewelacyjny prezent. Jeżeli macie na przykład osobę, która boryka się na przykład z przetłuszczającą skórą głowy, u mnie ten problem się pojawia, więc ja co jakiś czas stosując spreje, suche szampony, oczyszczam sobie skórę głowy właśnie takim szamponem. A tutaj mamy taki fajny zestaw odżywek. Tutaj mamy amorientowa róża, emolientowy bez i orchidea. Ja osobiście używałam róży, bo jak wiecie, jestem ogromnym fanem też irysowej odżywki. A tutaj, słuchajcie, mam dwie, które można sobie przetestować po prostu dla siebie. Sprawdzoną dać komuś w ramach prezentu. Można, słuchajcie, stworzyć taki po prostu swój świąteczny box. Jest mnóstwo takich możliwości. Czasami firmy pakują różne takie ciekawe, na przykład takie wypełnienia, więc można z tych wypełnień skorzystać. Także dla mnie generalnie dbanie o środowisko i wykorzystywanie ponownie opakowań jest bardzo ważne.
uważam, także myślę, że warto również wykorzystywać wszystkie te opakowania, w które Wam przychodzą prezenty, również po prostu na boksy, okleja się jakoś ładnie, także myślę, że to jest super patent. I ostatnim takim pomysłem na prezent z polskich marek to jest marka Topa, wiem, że bardzo ją lubicie, strasznie Wam przypadł tutaj do gustu ten peeling 3 enzymy, mnie również i muszę Wam powiedzieć, że ja na bieżąco z niego korzystam, tutaj mamy też żel do mycia twarzy i oczu i mamy nawilżającą maskę kompres na twarz, szyję i pod oczy, także można też, słuchajcie, dorzucić do prezentu albo po prostu komuś taki boks po prostu dać. Ja już, słuchajcie, wiem, że u mnie zostaje peeling, ponieważ nikt z moich znajomych czy też mojej rodziny po prostu takich produktów nie używa, ale ja uwielbiam w ramach cery problematycznej, którą posiadam, właśnie ten peeling, on u mnie zostaje, ja już kończę, słuchajcie, moje pierwsze opakowanie. Pierwsze, a chyba nawet drugie, słuchajcie, drugie. A żel do mycia twarzy powędruje albo do mojego taty, albo do Natana, ponieważ oni na bieżąco takich produktów używają. Mój tata, słuchajcie, jak usłyszał, że mydło jest ze mną najgorszym, to stwierdził, że on faktycznie zacznie działać w ramach takiej prewencji, także no myślę, że to będzie bardzo fajne rozwiązanie. Szalejemy dalej z pielęgnacją, ale tym razem pokażę Wam taki box kosmetyków koreańskich, bardzo ekskluzywnych, także to jest naprawdę bardzo wartościowy prezent, a jednocześnie super rozwiązanie, jeżeli ktoś dużo wyjeżdża, lubi takie ekskluzywne, luksusowe kosmetyki. Notabene, słuchajcie, słyszałam, że w Grand Hotelu są kosmetyki marki Hermes, także jestem mega ciekawa, także w styczniu dam Wam znać, czy faktycznie tak tak jest. A teraz skupiamy się na kosmetykach koreańskich i tutaj mamy taki zestaw od marki Holika Holika. Muszę Wam powiedzieć, że ja już nieraz na niego polowałam, bo zawsze jest, słuchajcie, wyprzedane, ale tym razem zapas został uzupełniony, kobiety, i wiem, że po prostu wyprzedaje się, bo jest fantastyczny. To jest, słuchajcie, taki Repair Travel Size, także tutaj macie taki zestaw ratunkowy, można by powiedzieć, bardzo fajny, silnie działający przeciwzmarszczkowo. Tutaj mamy, już Wam mówię, zestaw składający się z 4 produktów premium do pielęgnacji twarzy z serii Black Snail. Są to produkty o silnych właściwościach przeciwzmarszczkowych, przeciwstarzeniowych. Każdy produkt obecny w zestawie zawiera od 45 do 70% ekstraktu śluzu czarnego ślimaka, który przyspiesza regenerację skóry, jej odbudowę i odnowę. Skóra jest szybciej gładka, a istniejące blizny i doskonałości zmarszczki ulegają wygładzeniu. Tutaj mamy, słuchajcie, krem pielęgnacyjny 18 ml, lekki krem emulsję, toner oraz maseczkę hydrożelową w płachcie. Także to jest, muszę Wam powiedzieć, że fantastyczny zestaw. On, słuchajcie, przychodzi w takim opakowaniu, w ogóle to pięknie wygląda, po prostu pakujecie w jakiś ładny papier i jak ktoś to otworzy, to muszę Wam powiedzieć, że będzie po prostu efekt wow, także mnie się ten zestaw osobiście bardzo podoba, w ogóle wywiera na mnie duże wrażenie. I zobaczcie, tutaj mamy tą hydrożelową maskę, jak wiecie, ja ją bardzo, bardzo lubię, już ją kilkakrotnie używałam i jest naprawdę fajna. I to jest, słuchajcie, maska, która faktycznie bardzo ładnie wygładza, napina przede wszystkim skórę. I tutaj mamy krem do twarzy. I muszę Wam powiedzieć, że ja naprawdę mam na niego kapkę, ponieważ on pięknie pachnie. Jak go otworzyłam, to stwierdziłam, że wow, on pachnie bardzo ekskluzywnie, bardzo kremowo, ma bardzo fajną jedwabistą konsystencję, także naprawdę super pomysł na prezent. I mamy tutaj toner oraz emulsję. Bardzo przyjemny w ogóle zapach, bardzo ekskluzywny, naprawdę mega przyjemny, także jeżeli komuś chcecie sprawić taki właśnie fajny taki, no bardziej luksusowy prezent, a wiecie, że bardzo dużo kobiet lubi takie prezenty dostawać, no to myślę, że albo dla mamy, czy babci, czy kogoś właśnie chcecie tutaj uprzyjemnić komuś czas na przykład w pracy, może szefowej, to myślę, że to będzie super rozwiązanie na bardzo fajny, ciekawy i też taki wywołujący efekt wow prezent. Zanim przejdę do tych wielkich palet z Makeup Revolution, ponieważ tam się kryją naprawdę cudeńka, to pokażę Wam super nowość od marki Nabla. To jest po prostu fantastyczna paleta. Koleżanka jak zawsze dała mi wcześniej znać, że ta paleta wyjdzie, ponieważ ona bardzo, bardzo lubi paletki Nabla. Też kolekcjonuje i słuchajcie, to jest najnowsza paleta marki Nabla, najnowsze ich dziecko, Dreamy 2, także bardzo nawiązuje kolorystycznie do jedynki, ale myślę, że jak ją otworzycie, to stwierdzicie, że jednak dwójeczka to są Wasze klimaty. Ona jest po prostu piękna, zobaczcie na tą szatę graficzną, w ogóle Nabla naprawdę wygrywa, jeżeli chodzi o opakowania, o to jak dba o każdy szczegół tych palet i to jest, słuchajcie, po prostu rewelacyjny pomysł na prezent. Zobaczcie w ogóle tą kolorystykę, to jak ta paleta jest dopracowana, te wszystkie napisy, lusterko duże, piękne są te kolory i skrzące teraz idealne właśnie na czas sylwestrowy, na czas świąteczny, także myślę, że już na Mikołajki można sprezentować albo takie spóźnione, jeżeli ewentualnie oglądają mnie mężczyźni, to myślę, że jeżeli zapomnieliście o tych prezentach mikołajkowych, a chcecie nadrobić, to ta paleta będzie super pomysłem. Także mi się bardzo ona podoba i oczywiście
na kanale będzie test, także w przyszłym tygodniu koniecznie wpadajcie, ponieważ będę testować wiele fajnych kosmetyków, dużo rozświetlenia, dużo iskrzących odcieni, także marka Nabla na pewno mi w tym pomoże i muszę Wam powiedzieć, że jestem jej bardzo ciekawa, ale już samo opakowanie mnie zachęca, także myślę, że to jest po prostu idealny pomysł na prezent i bez nabli ani róż. Powiem Wam, że ta paleta mi się po prostu kojarzy z walentynkami. Jak zobaczyłam tą paletę, to po prostu skojarzyłam się z wielką bombonierką. To są oczywiście zestawy prezentowe od marki Make Up Revolution, które muszę Wam powiedzieć, że są przesłodkie, ogromne i stwarzające efekt ponownie wow, wielkiego wow bym powiedziała, bo jak przyszły do mnie te zestawy, to po prostu usiadłam, zaczęłam przeglądać, zaczęłam troszeczkę, wiecie, już sprawdzę, co tam się kryje i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę byłam w bardzo pozytywnym szoku. Także tutaj mamy zestaw trzech paletek, nie tylko do oczu, także Wam je po kolei pokażę. Oczywiście serduszko kryje się w środku, to jest Marshmallow Heart. I to jest, słuchajcie, rozświetlacz, także go sobie wyjmiemy, pokażę Wam, jak to wygląda, ale jest naprawdę, słuchajcie, piękny. Zobaczcie. I to jest taki właśnie chłodniejszy rozświetlacz, także do takich karnacji, jeżeli kogoś macie właśnie wśród znajomych, chcecie obdarować kogoś na przykład gwiazdkę w pracy, to myślę, że to będą takie super słodkie dodatki i na pewno każda z Waszych koleżanek będzie zadowolona. Teraz przejdziemy, słuchajcie, do palet i te palety muszę Wam powiedzieć, że są bardzo ciekawe, tylko ja je sobie na spokojnie wyjmę. O, idzie pierwsza. I to jest Revolution Honey. I zobaczcie. No dla mnie jest po prostu, słuchajcie, cudowna. To jest w ogóle jedna z takich ładniejszych paletek z Make Up Revolution w takich ciepłych, różowych barwach. Mamy odrobinę zieleni, także to są takie też akcenty świąteczne. Możemy sobie stworzyć taki bardzo iskrzący look, ale bardzo ciepłe kolory. Bardzo mi się podoba ta paleta, także zobaczcie. I to są, słuchajcie, fajne zestawy, którymi możecie stworzyć makijaże nie tylko jakby dla Was, ale również dla osób, które na przykład chcecie obdarować takimi paletkami dla koleżanek, jeżeli macie kilka właśnie do porobienia, na przykład prezentów świątecznych, macie dużą rodzinę, no to kupienie takiego zestawu o wiele bardziej Wam się opłaca niż kupowanie tych palet osobno, zwłaszcza, że to są też edycje limitowane i tych palet często nie można kupić osobno. Dalej mamy Revolution Toffee Apple. Super, powiem Wam, że rewelacja. I to jest paleta po prostu, jak ją zobaczyłam. Oczywiście jak ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że no to jest efekt wow, to jest efekt wow. Ona jest po prostu piękna. Także na zbliżeniu mogłyście ją zobaczyć troszeczkę bliżej i troszeczkę mam wrażenie, że tak łapki kusiły, bo naprawdę jest piękna, także myślę, że będzie test. Pozwólcie, że zrobię Wam test, bo naprawdę bardzo mnie ciekawi. I ostatnia paletka, która jest w tym serduszku, już Wam pokazuję, bo też jest śliczna, to jest Revolution Gingerbread. Polika. No i tutaj już mamy piękne kolory. Zobaczcie, jak ta paletka wygląda. Fantastyczne, fantastyczne są, słuchajcie. Naprawdę te palety są po prostu piękne, iskrzące. I w ogóle marka Make Up Revolution tworzy śliczne, satynowe cienie i one są bardzo trwałe. Ja generalnie na bieżąco korzystam z palet Make Up Revolution. Gdyby nie PSE, Deep Nude, to muszę Wam powiedzieć, że cały czas bym używała 24 Karat Gold, to jest jedna z moich ulubionych palet Make Up Revolution, także będą testy, będę Wam pokazywać na bieżąco w akcji kilka z tych palet, a kilka, słuchajcie, powędruję do moich koleżanek, bo naprawdę w tym roku mam kogo obdarowywać. Powiem Wam, że aż się zgrzałam od tych zestawów prezentowych i od tej herbaty, ale muszę Wam powiedzieć, że ostatnio naprawdę mam ogromną przyjemność z picia herbaty, zwłaszcza wieczorem, jak dla Was montuję filmy, także też mam nadzieję, że jesteście na bieżąco przy okazji vlogmasów i miło spędzacie czas przy okazji tych filmów. Także łyk herbaty, działam dalej. I ostatnimi dwoma takimi wielkimi zestawami są propozycje od Make Up Revolution. Jak tutaj pewnie widziałyście sokolim okiem, że mam taki świetny zestaw pędzli do twarzy. I to jest, słuchajcie, taki bardzo przemyślany zestaw pędzli do twarzy, bo jednocześnie dając go komuś, macie tutaj w prezencie również mydełko do mycia. Także no, dla mnie idealny taki zmyślny prezent. Bardzo fajnej w ogóle jakości są Make Up Revolution pędzle. Ja do dzisiaj korzystam z serii Unicorn, która wyszła wcześniej i ona mi bardzo przypomina właśnie ten zestaw, ponieważ identycznie były zapakowane te pędzle. Są świetnej jakości, one się nie tylko nadają do pudrowania twarzy, do wykonywania makijażu oka, ale również do konturowania. Tutaj mamy na przykład taki wachlarzyk. Bardzo, bardzo fajny, przemyślany zestaw pędzli, także go sobie przetestujemy, ale myślę, że jeżeli na przykład macie wśród swoich koleżanek, czy też bliskich, może Wasze kobiety, może Wasze żony,
narzeczone uwielbiają makijaż, to myślę, że to naprawdę będzie super, super prezent. Zwłaszcza, że pędzli nigdy nie za wiele. Ja wychodzę w ogóle z założenia, że powinnyśmy mieć dużo pędzli, z uwagi na to, że czasami po prostu nie chce nam się tego jednego podstawowego zestawu pędzli prać na bieżąco, tylko chcemy sięgać po kolejne, testować sobie. Zresztą nasza kobieca natura jest taka, że lubimy testować nowości, jesteśmy ciekawskie pod tym kątem, także myślę, że pędzelki to jest świetny pomysł na prezent. No i muszę Wam powiedzieć, że przyznajcie same, że on się po prostu pięknie prezentuje i naprawdę jak ktoś odpakuje prezent, to jest taki efekt wow. W ogóle te zestawy, które stworzyła marka Makeup Revolution, naprawdę wywołują aż takie szybsze bicie serca, mam wrażenie. Także dajcie znać, co w ogóle, jeżeli chodzi o Wasze odczucia, ale mnie się bardzo podoba i na pewno, słuchajcie, ten zestaw sobie przetestujemy na kanale przy okazji nowego makijażu, a naprawdę szykuję dla Was kolejne fajne makijażowe perełki, fajne zestawienie takich tanich kosmetyków. Przetestujemy sobie paletkę marki Nabla, także dużo, dużo będzie się działo, słuchajcie, na kanale. I wracając do tego ogromnego zestawu, tej wielkiej czekolady, bo muszę Wam powiedzieć, że jak ją Nathan zobaczył, to on stwierdził, że to jest po prostu wow, że jest w szoku, że taki zestaw w ogóle powstał. To jest, słuchajcie, paletka, która, ja może ją odpakuję, bardzo prosto się, słuchajcie, tutaj ją odpakowuje, ale zajmuje dosyć sporo, także zobaczcie. Tutaj mamy, słuchajcie, aż 6 palet do makijażu, także jest to ogromny zestaw. I mamy 2 paletki do konturowania, 3 piękne błyszczyki, które są naprawdę rewelacyjne, Wam może je szybko pokażę. Tutaj mamy, słuchajcie, pierwszy błyszczyk Revolution. Raspberry Lip Gloss. I to jest, słuchajcie, taki delikatny kolor, ale muszę Wam powiedzieć, że on ma fajne krycie i on bardzo ładnie wygląda. Ja sobie dzisiaj testowałam ten kolor na ustach. Piękny i w ogóle pięknie pachnie. Później mamy taki zgaszony róż. Tutaj mamy Marshmallow Lip Gloss. Faktycznie pachnie bardzo słodko. To jest taki fajny różowy nudziak. Widzicie? Ciężko go, słuchajcie, zobaczyć, bo on jest dosyć jasny. Ale to jest taka forma na pewno delikatnego błyszczyku z delikatnym kolorem. I mamy na końcu, pewnie coś z nazwą Toffee, Toffee Lip Gloss, bo tak faktycznie pachnie jak takie Toffee. Piękny, piękny, piękny zapach. I to jest taki nudziak i muszę Wam powiedzieć, że to jest super, super kolor do konturowania. Do konturowania, także można sobie jako taki topper go dać. I po prostu będzie piękny. Zobaczcie, jak on ładnie błyszczy. Jest bardzo, bardzo fajnym, ciepłym kolorem. Także tak się, słuchajcie, prezentuje zestawienie kolorystyczne. I dalej mamy 2 paletki. Od razu Wam pokażę. Tylko, słuchajcie, wyjmę. O! 2 paletki, takie małe czekoladki. Pierwsze to jest Milk Chocolate. Zobaczcie, piękny bronzer. Oczywiście folika. Standardowo. Zobaczcie, jaki ładny kolor, jest taki delikatnie mleczny. Mamy tutaj puder, super, to jest bardzo fajny zestaw i ja już go ostatnio widziałam i mówię, chyba bym przetestowała tak z ciekawości, bo ja uwielbiam bronzery marki Makeup Revolution, są naprawdę świetnej jakości i bardzo długo się trzymają, naprawdę w ogóle to są fantastyczne, fantastyczne paletki. Tutaj mamy Gold Elixir i to jest już rozświetlacz, ja pamiętam, że miałam wersję chyba Peach. Piękna. Piękna i faktycznie daje duży połysk. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie. No, bling bling jest. Ja uwielbiam takie bling bling. Także to jest to. I przechodzimy do palet. Pierwsza paleta z tego zestawu i to jest zestaw róży i bronzera. I to jest troszeczkę wersja ciemniejsza niż tą, którą Wam przed chwilą pokazywałam. To jest Marshmallow. Zobaczcie. Piękna, naprawdę no, robi wrażenie i nie wiem, czy jest dostępna, słuchajcie, osobno, także myślę, że warto się skusić na ten zestaw, na kilka takich dodatkowych perełek makijażowych. Naprawdę super, rewelacja, to są takie edycje limitowane, Cookies and Cream. No i to jest, myślę, że żywcem zainspirowana paleta od Jeffree Star, który wypuścił coś właśnie w tonacji niebieskiego, błękitnego odcienia, ale równie ciekawa, także myślę, że tutaj fani takich chłodniejszych kolorów będą mega, mega zadowoleni. Dalej przechodzimy do kolejnej palety, już trzeciej z tego zestawu i to jest Fruit and Nude. Tak się, słuchajcie, prezentuje.
Zobaczcie, to jest taka tonacja już fioletowa, też dla chłodniejszych karnacji raczej, ale też piękna. Piękne, w ogóle te palety są naprawdę cudowne, także myślę, że wiele z Was będzie zachwycone kolorystyką. I jedna z moich pierwszych palet, jeżeli chodzi o czekoladki, już Wam pokazuję, bardzo fajna taka standardowa paleta. I to jest White Chocolate. Pamiętacie? Są stare, dobre czasy YouTube'a, kiedy White Chocolate wychodziła już na początku właśnie jakby szału na Makeup Revolution. Zobaczcie, ona jest po prostu cudna. Śliczna jest ta paletka, naprawdę piękna. Także mam nadzieję, że taki zestaw sprawi komuś przyjemność i przy okazji Was troszeczkę zaciekawi. I pewnie macie już kogoś do obdarowania, także myślcie teraz komu zrobić taki prezent. I słuchajcie, przedostatnia paleta, ta jest, słuchajcie, piękna. Ja już ją kiedyś widziałam, Chocolate Orange. Strasznie mnie denerwują te foliki, no ale muszą być zabezpieczające. Piękna paleta. Powiem Wam, że ona chyba mi najbardziej pasuje z tych wszystkich, bo jest taka ciepła, beżowa, ja uwielbiam takie właśnie nuty kolorystyczne i to jest właśnie bardzo zbliżona paleta do 24 Karat Gold, także jeżeli tamta się Wam podoba, już Wam się troszeczkę kończy, chcecie coś zmienić, to myślę, że ta będzie fajnym wyborem. Myślę, że ta jest dostępna, słuchajcie, osobno, także spokojnie sobie ją możecie potestować albo właśnie w takim zestawie i podzielić się z koleżankami, może któraś będzie po prostu miała inne typy kolorystyczne od Was i taki zestaw Was ucieszy. I ostatnia... Mint. No i faktycznie powiało miętą. Piękny, piękny zestaw. Zobaczcie te kolory. Fantastyczne. Wszystkie te palety się pięknie prezentują. No, także to jest, słuchajcie, mój prezentownik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, przypadł Wam do gustu. Ja naprawdę dobierałam tak kosmetyki, żeby Was zaciekawić tymi pomysłami na prezent, żebyście też miło spędziły czas na kanale. No i przy okazji skorzystały z mojego kodu rabatowego, który jest dostępny na e-kobiece przez tydzień. Także mam nadzieję, że skorzystacie i przy okazji uzupełnicie zapasy, bo dostaję mnóstwo zapytań o kod rabatowy. Także tym razem z e-kobiecą przygotowałyśmy dla Was propozycje i prezentów, i przy okazji szaleństwa zakupowego. Także mam nadzieję, że Wam się przyda. Zaszalejecie i przy okazji dajcie mi znać, co się kryje na Waszych wishlistach, jakie prezenty komu sprawicie. Także czekam na Wasze komentarze. Ściskam Was cieplutko, żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnych filmikach. Pamiętajcie o Vlogmasie. Trzymajcie się, pa!